Mówiliśmy o tym, że od niedawna, od 10 lat odkrywamy obiekty pasa Kuipera, czyli małe ciała Układu Słonecznego, planetoidy, często o nich mówimy, które krążą wokół Słońca w odległościach większych niż odległość najdalszej planety Neptuna. Ale tym, co szczególnie jest intrygujące na tym rysunku, to jest znowu bardzo wiele takich czerwonych, czy też o różnym odcieniu czerwonych, nawet również i białych, białych pustych, białych pełnych kropeczek, które oznaczają położenia obiektów dopiero od niedawna obserwowanych, właściwie od 10 lat. Pierwszy obiekt taki, jak mówimy, transneptunowy, obiekt, który porusza się wokół Słońca w odległościach większych niż odległość Neptuna, najdalszej planety. Zaczęto odkrywać te obiekty dopiero od roku 1992, troszkę ponad 10 lat się obserwuje. I znaleziono już bardzo dużo tych obiektów. One też po prawie kołowych orbitach okrążają Słońce. Okresy obiegu takich obiektów wokół Słońca są bardzo długie, rzędu 200-300 lat. I to znowu była wielka sensacja, odkrycie tych obiektów. Sensacja dlatego, że okazało się, że ich zaobserwowanie, ich odkrycie było potwierdzeniem, przyrodniczym potwierdzeniem, obserwacyjnym potwierdzeniem hipotezy, którą już 50 lat temu wypowiedziano, że poza orbitami, poza orbitą najdalszej planety Neptuna, poza w ogóle obszarem ruchu wielkich planet, powinien znajdować się wokół Słońca jak gdyby drugi pas planetoid. To była hipoteza, którą wysunął w roku 1950 holenderski astronom, pracujący zresztą w Ameryce, Kuiper. I dzisiaj, ale to była hipoteza, on już dawno nie żyje, po 50 latach właściwie zapomnianej hipotezy, zaczęto odkrywać takie obiekty. Obiekty właśnie tego drugiego pasa planetoid. Nazwano go wobec tego pasem Kuipera i tak dzisiaj w nauce funkcjonuje ta nazwa, pas Kuipera. Jako drugi pas planetoid znajdujący się poza orbitą najdalszej planety Neptuna. To wielki sukces w astronomii, że po prostu 50 lat przed odkryciem udało się, czy może 40 parę lat przed odkryciem, udało się teoretycznie przewidzieć istnienie tych obiektów. Kuiper to wydedukował z ogólnych rozumowań dotyczących powstania Układu Słonecznego. On po prostu doszedł do wniosku, że te resztki materii, z której utworzył się Układ Słoneczny, w szczególności planety powstały, że pozostałości, resztki materii powinny właśnie w tych dużych odległościach od Słońca tworzyć takie zbiorowisko małych ciał, małych obiektów, przeważnie lodowych obiektów, które w dużych odległościach od Słońca, przewyższających odległość najdalszej planety się znajdują. Co ciekawego, na tym rysunku zaznaczony jest jeszcze tym krzyżykiem w kółeczku białym pozycja w tym dniu, pozycja Plutona, dziewiątej planety Układu Słonecznego. Otóż okazało się, że ta nietypowa orbita Plutona, przypominam ten rysunek, od którego zaczęliśmy, tam była ta orbita, taka nietypowa orbita Plutona. Otóż okazuje się, że Pluton tak porusza się wokół Słońca, jak większość tych właśnie obiektów. Innymi słowy, ten Pluton wydaje się być po prostu obiektem pasa Kuipera. Uwzględniając jeszcze to, że Pluton jest maleńką planetą, najmniejszą z tych wszystkich dziewięciu planet, że jego ruch jest właśnie ruchem nietypowym, że ma zupełnie inny skład chemiczny, inny niż planety te, najdalsze planety Słońca. To wszystko wskazuje na to, że tego Plutona możemy po prostu traktować jako obiekt, być może największy, ale właśnie tego pasa Kuipera. No i rzeczywiście niedawno wielkie dyskusje toczyły się w świecie naukowym, w świecie astronomów, czy Pluton jest rzeczywiście planetą, czy też małym ciałem Układu Słonecznego, planetoidą. Bardzo wiele było emocji związanych właśnie z tym, jak zaklasyfikować Plutona. No jednak zwyciężyła ta strona, która chciała pozostawić Plutonowi status planety, dziewiątej planety Układu Słonecznego. Przegrała grupa, która uważała, że po prostu Plutona trzeba traktować jako planetoidy. Nawet sugerowano nadanie jej takiego okrągłego numeru 10 tysięcy. No i jednak Plutona traktujemy, wprawdzie traktuje się go jak dziewiątą planetę Układu Słonecznego. To tę dyskusję, że tak powiem, zamknęła formalnie decyzją Międzynarodowa Unia Astronomiczna. Pluton pozostaje, więc zostaje traktowany jako dziewiąta
piąta planeta Układu Słonecznego. No niemniej jednak w rzeczywistości wszyscy go traktują jako po prostu jeden z obiektów pasa Kuipera. Być może największy, prawdopodobnie największy, no niemniej jednak tylko właśnie obiekt tego pasa, drugiego pasa planetoid na peryferiach, znajdującego się na peryferiach Układu Planetarnego. Pomiędzy pasem Kuipera a pasem głównym planetoid, który tu jest niewidoczny, ale znajduje się wewnątrz orbity Jowisza, znaleziono ostatnio, też w ostatnich latach, ostatnich dwóch czy trzech dziesiątkach lat, znaleziono też sporo obiektów, które tu są zaznaczone takimi różowymi trójkącikami, które poruszają się po orbitach eliptycznych właśnie pomiędzy, czy w obszarze ruchu wielkich planet Saturna, Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna. Te obiekty, tych obiektów dużo nie znamy, ale dlatego, że one są niewielkie, wobec tego są słabe, jest trudno je zaobserwować. No niemniej jednak już chyba kilkadziesiąt takich obiektów odkryto. Ja może pokażę kilka też orbit tych obiektów. One są tutaj zaznaczone w tej samej konwencji, co poprzednio te planetoidy bliskie Ziemi. Mianowicie wokół Słońca wyrysowane są ciągłymi liniami orbity planet Jowisza, Saturna, Urana, prawie kołowe orbity, no i wreszcie Neptuna. Oraz kilka, dla przykładu, orbit obiektów właśnie tego pasa Kuipera oraz orbita Plutona. Ta orbita Plutona, która no, jest właśnie bardzo zbliżona do, to pokażę na następnym rysunku, tutaj na razie jest zbliżona do orbit obiektów pasa Kuipera, to za chwileczkę. Natomiast tutaj chcę zwrócić uwagę na eliptyczne orbity tych obiektów, które poruszają się w obszarze ruchu wielkich planet. Na przykład planetoidy Damokles, orbita, czy też planetoidy Chiron. To była pierwsza z tych planetoid właśnie odkrytych w tym obszarze ruchu, orbita Chirona. Orbity tych planetoid mogą przecinać orbity planet. Skoro się przecinają, tak samo jak poprzednio, gdy mówiliśmy o tych planetach bliskich Ziemi, mogą się zbliżać do wielkich planet. Jeśli zbliżą się do wielkich planet, mogą ulegać ich tory zmianom. Czas życia, wniosek jest taki, że czas życia tych obiektów na takich dziś obserwowanych orbitach jest krótszy, nawet znacznie krótszy od czasu życia Układu Słonecznego. I wobec tego zachodzi znowu problem, pytanie, skąd one się tu wzięły? Jeśli my je tutaj obserwujemy, to znaczy one tutaj musiały skądś przyjść. Skąd one tu przyszły? Jaki mechanizm je tutaj prowadził? No i wracając do tego rysunku ukazującego obecny status, obecną liczbę obiektów znanych w pasie Kuipera, znowu jest to sama próba wyjaśnienia, skąd biorą się te obiekty, które poruszają się w obszarze ruchu wielkich planet. I znowu ten sam mechanizm próbujemy sprawdzić, czy próbujemy zweryfikować, czy ten mechanizm, który działał w przypadku pasa głównego, może być również i tutaj zastosowany. To znaczy dwuetapowy zderzenia obiektów w pasie Kuipera i następnie przejście poprzez orbitę rezonansową do wyrzucenia go tutaj do wnętrza, takiego obiektu do wnętrza, ażeby dał właśnie obserwowane dzisiaj obiekty te nietypowe. Dodam, że te obiekty się nazywa centaurami od nazw, które się przydziela tym obiektom. Pierwszy to był Chiron. Chiron to jest najsłynniejszy z centaurów mitologii greckiej. Inne tego typu obiekty też nazywamy imionami centaurów. No jest już dziś ich tak dużo, że tych centaurów mitologii zabrakło. I wobec tego już one tylko mają odpowiednie tam swoje numery. Ale w każdym razie wydaje się, że one po prostu pochodzą z pasa głównego w wyniku działania podwójnego mechanizmu zderzeń, a następnie rezonansów z ruchem wielkich planet. Mówiliśmy o tym, że od niedawna, od 10 lat odkrywamy obiekty pasa Kuipera, czyli małe ciała Układu Słonecznego, planetoidy, często o nich mówimy, które krążą wokół Słońca w odległościach większych niż odległość najdalszej planety Neptuna. Może dodajmy, że odległość od Słońca tej najdalszej planety Neptuna jest mniej więcej 30 razy większa niż odległość Ziemi od Słońca. Mówimy, że Neptun
ma, orbita Neptuna ma promień 30 jednostek astronomicznych. Jednostka astronomiczna to jest ta średnia odległość Ziemi od Słońca. A planetoidy zgrupowane w pasie Kuipera znajdują się w jeszcze większych odległościach. Przeważnie po orbitach kołowych się poruszają i okrążają Słońce w okresie 200, 300, może nawet więcej lat. Ja może pokażę parę takich orbit dla przykładu tych właśnie obiektów. Znowu ta sama konwencja rysunku. Słońce, orbita Jowisza, orbita Saturna, Urana, Neptuna. No tu jest jeszcze narysowana orbita Plutona, taka nietypowa. I kilka takich prawie kołowych orbit, kilku planetoid z pasa Kuipera. No widać z tego rysunku, że orbita Plutona jest bardzo podobna, jest zbliżona właśnie do orbit tych obiektów z pasa Kuipera, tych planetoid z pasa Kuipera. Rzeczywiście mogą jakieś orbity przecinać, też to widzimy. No niemniej jednak te ruchy są na ogół właśnie ruchami kołowymi wokół Słońca i tam do jakichś zderzeń rzadko dochodzi. Znowu próbuje się różnymi modelowaniami cyfrowymi sprawdzić, czy rzeczywiście taki mechanizm zderzeń w pasie Kuipera, a następnie przejścia poprzez orbitę rezonansową w rezonansie z ruchami wielkich planet Neptuna, czy Urana, czy Saturna lub Jowisza, czy ten mechanizm, podwójny mechanizm, byłby w stanie wyjaśnić obserwowaną populację tych obiektów, które nazywamy centaurami. No i te pierwsze próby, pierwsze modele, które udaje się stworzyć, no wskazują, że rzeczywiście chyba kierunek tego rozumowania jest prawidłowy, że tu chyba rzeczywiście warto szukać. To jest dopiero początek tych prac, dopiero no, obiekty znamy od 10 lat, ich orbity dopiero od tych kilku lat potrafimy wyznaczać, znamy te orbity, no wobec tego porównywanie różnych modeli teoretycznych z tym, co obserwujemy, sugeruje, że rzeczywiście to jest chyba możliwość, jest dobry mechanizm wyjaśnienia pochodzenia tych obiektów, które poruszają się w obszarze ruchu wielkich planet. Mówiliśmy o tym, że centaury, które poruszają się w obszarze ruchu wielkich planet, tych planet gigantów, mogą zbliżać się do tych planet i w wyniku takich zbliżeń, gdy odległość między nimi maleje, gdy jest niewielka ta odległość, silnie rosną oddziaływania grawitacyjne, które w konsekwencji mogą powodować zmiany orbit takich planet. Te zmiany mogą być różne, te zmiany mogą być nawet takie radykalne, że taki obiekt zbliżający się do wielkiej planety zostanie w ogóle wyrzucony gdzieś z Układu Słonecznego, a może zostanie zrzucony z powrotem na Słońce. To jest bardzo takie schematyczne wyjaśnienie dwóch sytuacji, gdy umownie mówiąc kometa, to może być planetoida, to może być jakiś mały obiekt Układu Słonecznego, zbliża się na przykład do Jowisza. Słońce po prawie kołowej orbicie Jowisz się porusza, no i gdzieś tam jakaś początkowo długookresowa orbita obiektu, który może być kometą, wygląda w ten sposób. I następuje zbliżenie do wielkiej planety. W zależności od tego, jak przebiega to zbliżenie, dochodzi do zmiany orbity. I ta zmiana, jeśli kometa przejdzie, że się tak wyrażę, przed frontem Jowisza, kierunek ruchu Jowisza zaznaczony jest tutaj tymi strzałkami. Jeśli kometa przejdzie przed Jowiszem, to wtedy oddziaływanie silne, wzrastające, coraz bardziej oddziaływanie grawitacyjne Jowisza, no jak gdyby ściąga tę orbitę. Jowisz przyciąga tę planetoidę i orbita ulega zmianie i gdyby nie było tego zbliżenia, kometa poruszałaby się po orbicie, którą linia przerywana tutaj wskazuje. Natomiast ponieważ było to zbliżenie, Jowisz jak gdyby przyciągnął trochę do siebie ten obiekt i on zaczął się poruszać po orbicie, która jest zaznaczona tutaj linią ciągłą. I widać, że ta orbita, w zależności od tego, jak silne było to przyciąganie Jowisza, może również być taka, że stanie się elipsą. I wobec tego ta kometa, która gdzieś z daleka przyszła, na przykład właśnie z tego pasa Kuipera, po zbliżeniu do Jowisza, może zostać no, jak gdyby przechwycona przez Jowisza, to znaczy zacząć się poruszać po takiej eliptycznej orbicie wokół Słońca. Ale może być też sytuacja odmienna. Wszystko zależy od tego, jaka jest wzajemna konfiguracja Słońca, Jowisza, czy w ogóle wielkiej planety i zbliżającej się komety do tej planety. Jeśli
to zbliżenie nastąpiło za Jowiszem. Jowisz w tym kierunku się porusza, a zbliżenie tutaj nastąpiło. To wtedy ta orbita, która pierwotnie była taką eliptyczną orbitą wokół Słońca, może ulec jakby takiemu rozciągnięciu w ten sposób, że kometa zacznie się poruszać po orbicie no, o bardzo dużym, większym mimośrodzie niż eliptyczny mimośród. W radykalnym przypadku może być w ogóle wyrzucona. To jest tak bardzo schematycznie, prosto wyjaśniony, dwoisty mechanizm tego właśnie oddziaływania grawitacyjnego przy zbliżeniu małego obiektu do dużej planety. Ten mechanizm może wyjaśnić, może wytłumaczyć, skąd biorą się tutaj te obiekty i jaki jest ich dalszy los. Otóż okazuje się, że właśnie zbliżenia tych obiektów, które się w tym obszarze ruchu pojawiają, po jakimś czasie, długim czasie, może doprowadzić do tego, że one bądź to zostaną wyrzucone w ogóle gdzieś na zewnątrz, bądź też wrzucone do wnętrza Układu Słonecznego. I być może niektóre z tych obiektów w dalekiej przyszłości staną się planetoidami bliskimi Ziemi. Tymi, które zaczną poruszać się gdzieś tutaj we wnętrzu Układu Słonecznego, czy jeszcze wewnątrz pasa głównego planetoid. Jednym słowem, obserwujemy tutaj jakby taką stałe przemieszanie się tych obiektów. To wszystko, te wszystkie wnioski, do których doprowadziły ostatnie odkrycia, w szczególności odkrycia właśnie planetoid, tych transneptunowych, tych, które znajdują się na zewnątrz obszaru ruchu wielkich planet, tworzą pas Kuipera, oraz tych planetoid bliskich Słońca, które mogą zbliżać się do naszej Ziemi, to wszystko powoduje, że możemy na ten cały model Układu Słonecznego spojrzeć zupełnie inaczej. I tutaj chcę po prostu pokazać taki bardzo jakiś schematyczny obraz, ten właśnie współczesny obraz Układu Słonecznego, od którego zaczęliśmy. Ten pierwotny obraz dotyczył tylko wielkich planet. Tutaj wokół Słońca są wyrysowane w takiej perspektywie orbity wielkich planet Merkurego, Wenus, Ziemi, Marsa, potem pas główny planetoid i orbity Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Orbity Plutona tutaj nie ma, bo właściwie go chyba trzeba traktować jako obiekt pasa Kuipera. Za orbitą najdalszej planety znajduje się ten właśnie pas Kuipera. Zwracam uwagę na to, że skala tego rysunku jest skalą logarytmiczną w jednostkach astronomicznych. Jednostka astronomiczna, czyli średnia odległość Ziemi od Słońca, to jest orbita Ziemi, to jest 1. Odległość najdalszej planety Neptuna, mówiliśmy, że odległość jego od Słońca to jest około 30 jednostek astronomicznych. To wszystko to są wyniki tego, co obserwujemy. Natomiast stawiamy dalej hipotezę, że te różne małe ciała Układu Słonecznego być może w sposób ciągły z pasa Kuipera rozprzestrzeniają się na taki koliście otaczający Słońce, tak zwany obłok Oorta. Ale to jest tylko hipoteza. To jest hipoteza, która była potrzebna do wyjaśnienia całego procesu ewolucyjnego od momentu powstania do chwili obecnej całego Układu Słonecznego. I ta hipoteza istnienia takiego tworu, który koliście otacza cały Układ Słoneczny, całe nasze Słońce, który nazywamy obłokiem Oorta od nazwiska astronoma, który też mniej więcej 50 lat temu przewidział istnienie, postawił hipotezę o istnieniu takiego tworu, to po prostu bardzo chyba dobrze wyjaśnia to wszystko, co działo się, gdy powstawał Układ Słoneczny, no i co dzieje się z nim teraz. Jak to wyjaśnia? Otóż musimy przypomnieć sobie, czy musimy pamiętać, że gdy powstawał Układ Słoneczny, powstał z takiej pierwotnej mgławicy gazowo-pyłowej, powstało Słońce drogą kondensacji materii, kondensacji jakiegoś stałego, takiego ciągłego procesu zagęszczania centralnych jakichś obszarów tej mgławicy. W ten sposób powstało Słońce, zaczęło świecić, zaczęło promieniować energię, gdy temperatura wnętrza coraz bardziej gęstniącej materii wzrastała, gdy wzrosła do miliona, około miliona stopni, zaczęły zachodzić reakcje termojądrowe, przemiany wodoru w hel i to stało się tym głównym źródłem energii Słońca. Później, gdy to wszystko rotowało, ta pierwotna mgławica rotowała, spłaszczyła się do takiego tworu dyskowego, prawie płaskiego i w tej mgławicy
o kształcie dysku otaczającej powstające Słońce, znowu jakieś zgęszczenia się tworzyły, powstawały w ten sposób planety. To jest ten taki najogólniej mówiąc, króciutko wypowiedziany schemat powstania Układu Słonecznego, a resztki materii, która nie zdołała wejść bądź to w Słońce, bądź zlepić się w planety, te resztki tworzą właśnie dzisiaj te zgrupowania, te zbiorowiska małych ciał Układu Słonecznego, w szczególności pas główny planetoid, pas Kuipera. I następuje taki proces ewolucji, jak gdyby odwraca się. W początkowym okresie, gdy powstał Układ Słoneczny i powstało Słońce, to właśnie te resztki materii zostały gdzieś wyrzucane. Wyrzucone z tego obszaru tworzenia się planet, odrzucone na zewnątrz i tworzą dzisiaj hipotetyczny obłok Oorta. I właśnie ta hipoteza istnienia obłoku Oorta jest daje doskonałą możliwość wyjaśnienia, skąd dzisiaj się biorą różne nietypowe obiekty. Te nietypowe obiekty biorą się, bo one tutaj pozostały, ale te właśnie Centaury, czy potem jeszcze planetoidy bliskie Ziemi, o których mówiliśmy, skąd one się tutaj wzięły? Otóż wydaje się, że właśnie obłok Oorta jest tym rezerwuarem, z którego może być od czasu do czasu wyrzucony jakiś obiekt i znajdzie się w pobliżu Słońca. Można spytać, jaki mechanizm w tym obłoku Oorta prowadzi do takiego wyrzucenia. To jest ogromny problem dzisiaj. Próbuje się rozwiązać ten problem. Różne są koncepcje, różne są hipotezy. Jakąś taką najprostszą hipotezą, koncepcją jest to, że może jakieś oddziaływania grawitacyjne obiektów, jakichś bliskich gwiazd, czy jakichś wielkich obłoków materii międzygwiazdowej, oddziaływania grawitacyjne powodują jakieś zamieszanie w tym obłoku Oorta, takie, że w jego wyniku część czy niektóre z tych obiektów zostają wrzucone do wnętrza Układu Słonecznego. Okazuje się, że taki mechanizm, aczkolwiek realny, jest mało wydajny, jest po prostu też nie w stanie wyjaśnić obserwowanej populacji, w szczególności komet, które obserwujemy w otoczeniu Słońca. Wymyślono inny mechanizm, mianowicie mechanizm oddziaływań pływowych masy skupionej w płaszczyźnie galaktyki. Jak wiemy, Słońce w naszej galaktyce znajduje się dość daleko, daleko od centrum galaktyki i nieco ponad płaszczyzną tego dysku galaktycznego. Masa skupiona w tym dysku galaktycznym może oczywiście oddziaływuje jakoś na obiekty w Układzie Słonecznym, w szczególności właśnie na obiekty obłoku Oorta. I ten sam mechanizm, który rządzi ziemskimi przypływami i odpływami, pływami, te same oddziaływania grawitacyjne przeniesione do całego Układu Słonecznego i płaszczyzny galaktyki są w stanie wyjaśnić działania na obiekty obłoku Oorta, które w wyniku których część tych obiektów, w szczególności obserwowane komety, znajdą się w pobliżu Słońca. Różne modele cyfrowe, którymi próbowano przedstawić ten proces, zamodelować ten proces, wydają się potwierdzać tę hipotezę, że rzeczywiście oddziaływania pływowe dysku galaktycznego na obiekty obłoku Oorta jest w stanie wyjaśnić obserwowaną populację tych obiektów, które z obłoku Oorta zostały wtrącone do wnętrza Układu Słonecznego i dziś obserwowane jako komety. I teraz widzimy, że mamy jak gdyby taki proces w trakcie życia Układu Słonecznego, jak gdyby takiej dyfuzji, przenoszenia, bardzo powolnego przenoszenia obiektów z dalekich obszarów od Słońca, tych zewnętrznych obszarów Układu Słonecznego do jego wnętrza. A więc przede wszystkim z obłoku Oorta, te różne mechanizmy, te różne oddziaływania fizyczne, które na te obiekty działają, powodują, że niektóre z tych obiektów od czasu do czasu gdzieś tu właśnie się znajdą w obszarze ruchu wielkich planet i mogą być obserwowane. Obiekty z obłoku Oorta jako najczęściej komety, jako komety tak zwane jednopojaweniowe, które raz okrążą Słońce i z powrotem gdzieś tutaj się
oddalają po takich orbitach, mówimy, prawie parabolicznych, bliskich paraboli. Z kolei obiekty z pasa Kuipera mogą w wyniku mechanizmu, o których mówiliśmy, zostać wtrącone do tego obszaru z powrotem ruchu wielkich planet i być obserwowanymi jako centaury, a z kolei obiekty z pasa głównego planetoid od czasu do czasu mogą znaleźć się w obszarze ruchu planet najbliższych Ziemi i być obserwowanymi jako tak zwane planetoid bliskie Ziemi. Jeśli chodzi o te planetoidy bliskie Ziemi, to często wydaje się, że komety, które z obłoku Oorta znalazły się blisko Słońca i zostały przechwycone przez oddziaływania grawitacyjne wielkich planet i poruszają się po orbitach krótkookresowych wokół Słońca, więc takich, których okresy obiegu wokół Słońca są rzędu kilku lat, że te obiekty oczywiście długo tu się znajdować nie mogą, dlatego że te materiały lotne, które się znajdują w kometach, to są głównie lody, w wyniku bliskości Słońca, podwyższonej wobec tego temperatury, no, wyparują i pozostanie tylko taki szkielet jak gdyby tego jądra komety, czyli tylko to, co ta materia, która jest materią trudnotopliwą, jakieś krzemiany, metale. I często wydaje się, że często duża część obiektów, które są tymi planetoidami bliskimi Ziemi, są po prostu wygasłymi jądrami komet. To są po prostu te komety, które straciły w trakcie swego życia, swojej ewolucji sporą część, czy wszystkie te materiał lotny zostały jak gdyby stopione i pozostają już tylko same takie szkielety, takie umarłe, wymarłe, wygasłe jądra komet. Sporo planetoid. Ocenia się, że być może nawet 40, może 50% obserwowanych planetoid bliskich Ziemi jest takimi właśnie wygasłymi, nieaktywnymi już jądrami kometarnymi. Jednym słowem, obserwujemy jak gdyby powolną dyfuzję tej materii, która pierwotnie została odrzucona od Słońca na zewnątrz, tej materii, która jest pozostałością, resztkami tworzywa, z którego powstał Układ Słoneczny, została wyrzucona na zewnątrz, znajduje się teraz gdzieś tutaj w obłoku Oorta, w tych dużych odległościach od Słońca i bardzo powolnym, jakimś taką powolną dyfuzją z powrotem wraca w pobliże Słońca w postaci pięknych komet, które możemy obserwować, różnych nietypowych planetoid, których ruchy badamy i to wszystko razem tworzy ten właśnie współczesny obraz Układu Słonecznego, taki żyjący, jak gdyby coś się ciągle dzieje. Mamy jakąś taką na początku wyrzucenie resztek na zewnątrz, a teraz powolną dyfuzję tych resztek z powrotem w kierunku Słońca.